Tata był bardzo atrakcyjny towarzysko. Zawsze miał na wszystko puentę, odpowiedź, zarządzał ludźmi. Bo on potrafił w błysku zrozumieć coś, czego myśmy w ogóle nie rozumieli, od razu to zamienić w słowo, w anegdotę, w zdanie. Kto nie myślał szybko, to nie miał szans przy Wojtku. Ja byłem nieznośny. Przyczepiałem się, krytykowałem. Ciągle mi się coś nie podobało. Aha, druga moja uwaga, co mi się nie podoba? Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest jedno z zachowań chorobowych. Najlepszy utwór to napisał w toalecie. Bo mi zamykałem się, bo tam był i względny spokój, bo tu i Agata była, i Paulina, i krzyczały. Możemy lecz, chrońmy dzieci. Nie zawsze miałam poczucie, że taki tata, jak jest w tej piosence, jest w domu. Ojca w zasadzie nie było podczas mojego dorastania. W domu tata oczekiwał totalnego partnerstwa intelektualnego. I mam taki obrazek. Nade mną stoi tata i mówi tak. Puentuj, no puentuj, puentuj. Puentuj. Wirują, wirują tysiące szprych w wozie fortuny Matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewne poczuli. Był królem. I koniec. Na wszystkie smutki niedziela na główny, na oddech krótki niedziela na głównym, na sypkość uczuć. Piosenka to jest taki drobny twór, który może bardzo sprowokować do myślenia, ale niestety nie jest w stanie go zastąpić. Rację i oddech nierówny, na głównym niedziela, niedziela na głównym.